bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na 29. Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Bardzo miło mi przywitać posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jerzego Schmidta. Równie bardzo serdecznie witam prezydenta miasta Olsztyn, pana Piotra Grzymowicza. Witam dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, pana Ryszarda Waśniewskiego. Witam starszą inspektor Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, panią Angelikę Mazurek. Witam pana dyrektora. Przepraszam, widziałam, że telewizja pana porwała. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie. Witam sekretarza Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, panią Joannę Bolewander. Bardzo serdecznie witam. Witam sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie, panią Zofię Amusiewicz-Kalf. Witam zastępcę sekretarza Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, panią Marlenę Sadowską. Witam przewodniczącą 4. i 5. kadencji, członka Naczelnej Rady Iwonę Kacprzak. Witam konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, panią Beatę Szeszko. Również serdecznie witam konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, panią Beatę Szkurmarek. I wreszcie witam panią konsultant wojewódzką w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, panią Barbarę Kulewik. Witam prezesa Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, panią Marię Łapko. Przepraszam, pan profesor siedzi na widoku, a ja zapomniałam. Bardzo serdecznie witam pana profesora Bieleckiego. Proszę pana do spraw kształcenia Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo serdecznie. Witam dyrektorów, zastępców dyrektorów do spraw pielęgniarstwa, naczelne pielęgniarki, przełożone pielęgniarek, placówek medycznych naszego regionu. Witam przewodniczące Komisji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Witam pełnomocnych przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Witam również dzisiejszego sponsora, przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Interpolska Oddział w Olsztynie, panią dyrektor Annę Giruś. I bardzo serdecznie witam wszystkich delegatów dzisiejszego zjazdu. Szanowni Państwo, drodzy delegaci, poprzedni zjazd zatytułowany był Nowe wyzwania, nowe możliwości. Dzisiejszy chciałbym, by przebiegał pod hasłem pielęgniarstwo XXI wieku. Jakie jest pielęgniarstwo obecnych czasów? Pozwólcie, że za przykładem prezes Naczelnej Rady przytoczę słowa pana Andrzeja Szczypiorskiego, które znakomicie oddają istotę naszych zawodów w tych, nie ukrywajmy, trudnych czasach. Ten zawód wymaga odwagi Ryszarda Lubię Serce, ofiarności Rolanda, cierpliwości Penelopy i miłości Izaoty. W dzisiejszych czasach od pielęgniarki wymaga się już nie tylko odwagi, cierpliwości czy empatii. Wymaga się również zarządzania finansami, negocjowania, kierowania przedsiębiorstwem, by była konkurencyjna na rynku świadczeń zdrowotnych. Dzisiejsze pielęgniarstwo jest zawodem zaufania publicznego. Posiada własne uregulowania prawne, jest zawodem samodzielnym i profesjonalnym.
Na terenie działania naszej izby mamy zarejestrowane 83 specjalistki z różnych dziedzin pielęgniarstwa. Tytuł licencjata posiada 668 pielęgniarek i 38 położnych. Tytuł magistra pielęgniarstwa 31 pielęgniarek, tytuł magistra położnictwa 16 położnych. Są w naszym gronie również doktorzy nauk medycznych. To zawód jednak jeszcze ciągle jest sfeminizowany. A nie ukrywajmy, kobiety niestety ciągle od mężczyzn zarabiają mniej. W Polsce te różnice wynoszą od 10 nawet do 30%. Jesteśmy też najczęściej najliczniejszą grupą zawodową w podmiotach leczniczych. Niestety, ale to najczęściej nas dotyczą redukcje etatów, gdy liczone są koszty przedsiębiorstwa lub gdy następuje przekształcenie podmiotu publicznego w niepubliczne. Pielęgniarki położne potrafią zarządzać finansami. Znaleźć oszczędności tam, gdzie wydawałoby się, że ich nie ma. Promowanie karmienia naturalnego na oddziałach położniczych, indywidualne podejście do żywienia pacjentów, czy racjonalna gospodarka lekami oraz sprzętem jednorazowym. To tylko niektóre przykłady, gdzie pielęgniarki położne znajdują oszczędności nawet znaczne. Przyszło nam życie pracować w ciekawych, ale zarazem niebezpiecznych czasach. Statystyki mówią, że liczba wypadków w pracy w polskiej opiece zdrowotnej jest o 34% wyższa niż w Unii Europejskiej. Powodem jest szczupłość kadr pielęgniarskich i związana z tym konieczność wykonywania wielu zadań jednocześnie. Praca w pośpiechu, praca pod presją zwiększa ryzyko urazu ostrym narzędziem i ryzyko błędu, które w obecnej chwili nazywamy zdarzeniem niepożądanym. To z badań naukowych wynika, że gdy pielęgniarki muszą przepracować wiele godzin pod presją czasową, z przeświadczeniem o braku możliwości wywiązania się z ogromu zadań, dochodzi do zakłuć. A zakłucia to niestety koszty. Koszty przedsiębiorstwa, koszty państwa, choroba pielęgniarki. Mamy wrażenie, że nowe rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, które nie są przedsiębiorcami, tak oprotestowane przez nasze środowisko, tej sytuacji nie poprawi, choć powinno być ono gwarantem nie tylko jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych, ale także zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych. Na chwilę obecną potrzebne jest nam dobrze zaplanowane zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską i położniczą. Takie, by pielęgniarki i położne miały poczucie bezpieczeństwa w pracy, do czego zresztą zobligowany jest pracodawca prawem pracy. By do tej pracy były zmotywowane, mogły dobrze ją wykonywać, nie szkodząc sobie i pacjentowi. By profesjonalistki wykonywały swoją pracę zgodnie z wykształceniem i kompetencjami na stanowiskach dostosowanych do ich kwalifikacji. Pielęgniarstwo XXI wieku jest na pierwszej linii kontaktu z pacjentem, jak mówi Dorota Kimiańska. Pielęgniarka sprawuje opiekę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Opiekując się pacjentami nie tylko w szpitalach, ale także ucząc chorych i ich rodziny, jak profesjonalnie zajmować się chorymi w warunkach domowych. Do tych zadań, do funkcji edukacyjnej też mamy przygotowanie do szkoły. Od czasu poświęconego pacjentom, od wiedzy i umiejętności pielęgniarki i położnej zależy, jak szybko i na ile pacjenci będą samodzielni. Bo pielęgniarstwo XXI wieku to nie pielęgniarstwo wyręczające pacjenta, służące pacjentowi. To pielęgniarstwo asystujące i uczące samodzielności. Edukujące społeczeństwo już od przedszkola i szkoły podstawowej w kierunku zdrowego stylu życia. Więc może porozmawiamy dzisiaj o pielęgniarce XXI wieku. Dziękuję pięknie.
naszych gości na podzielenie się swoimi uwagami. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Pośle, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. Chciałbym serdecznie podziękować, bo jestem już po raz kolejny na Waszym zjeździe. Jestem przekonany, że tak jak zawsze będzie on bardzo twórczy. To tutaj rozmawiacie i dyskutujecie o tych problemach, które również przedstawiła Pani Przewodnicząca, których jest bardzo wiele i zapewne zbiorową swoją mądrością jesteście w stanie je po pierwsze podejmować, po drugie rozwiązywać. Nasza praca to służba, nie ulega wątpliwości. My wszyscy, mieszkańcy Olsztyna, mieszkańcy Warmii i Mazur, ci, którzy muszą korzystać z potrzeby służby zdrowia, jesteśmy naprawdę wspaniale przez Was obsługiwani. Widzimy Wasze wielkie zaangażowanie, Wasze wielkie serce i uśmiech na twarzy, który wiemy każdemu pacjentowi pozwala myśleć o tym, że ta pomoc niesiona przez Wasze środowisko, przez lekarzy będzie pomocą skuteczną. Tak też najczęściej jest. Za to wszystko chciałbym Wam serdecznie podziękować w imieniu samorządu olsztyńskiego, a przecież my jako samorząd olsztyński jesteśmy również organem założycielskim naszego miejskiego szpitala zespolonego i jestem przekonany, że tak jak do tej pory będziecie z wielką pasją, z wielką siłą, z wielkim zaangażowaniem wykonywać te tak trudne obowiązki. Pani Przewodnicząca mówiła o tym, że nie zawsze zawód położnej pielęgniarki jest w sposób należycie wynagradzany, w sposób właściwy, również doceniony. Jestem przekonany, że rzeczywiście tak jest. A żeby było lepiej, trzeba mówić jednym głosem, trzeba mówić głośniej i zapewne w tych trudnych czasach działania zarówno kierownictwa zespołów szpitalnych, czy też innych służby zdrowia, jak i działania przede wszystkim rządu powinny być w taki sposób poprowadzone, ażeby Wasz głos został wysłuchany. Pozwólcie, że złożę Wam jak najlepsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście oprócz tej ciężkiej pracy również mogli jak najczęściej przebywać ze swoimi najbliższymi rodzinami, bo przecież praca, którą wykonujecie 24 godziny na dobę, jest pracą bardzo ciężką. Zdrowie jest najważniejsze dla nas wszystkich. Pracujecie w zdrowiu, ale sami wiecie dobrze, jak łatwo je można niestety utracić. Dlatego też życzę Wam, żebyście bardzo dbały również o to własne zdrowie, tak jak i dbacie o swoich pacjentów. Dziękuję Wam serdecznie za to, co robicie i proszę, ażebyście tak dalej sumiennie, tak dalej aktywnie byli w swojej pracy i jednocześnie, żebyście byli zadowoleni z niej, jak i ze swojego życia. Pani Przewodnicząca, pozwoli Pani, że podziękuję na Pani ręce dla całej społeczności, która tak wspaniale wypełnia swoje obowiązki, która tę pomoc dla potrzebujących na co dzień, nie patrząc na niedogodności, nie patrząc na trudności, niesie. Proszę przyjąć te kwiaty, dowód podziękowania, uznania z najlepszymi życzeniami. Otaczacie Państwo tych, którzy pomocy potrzebują. Chorych,
potrzebujących, ale też i tych ludzi, którzy po prostu przychodzą po poradę, przychodzą po prostu po usługę medyczną, chociaż czasami jest to bardzo trudne. I to nie jest wina państwa, to nie jest wina środowiska, że tak wiele osób dzisiaj odczuwa, że nie mamy właściwej opieki medycznej, że ta opieka nie jest na wystarczającym poziomie. To nie jest wina państwa. Mówimy tutaj o mechanizmach, które gdzieś kiedyś zostały zepsute, że gdzieś kiedyś coś się stało, co dzisiaj powoduje, że tak wiele osób nie czuje się bezpiecznie, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. Ale podkreślam jeszcze raz, to nie jest wina państwa i państwo robicie wszystko, żeby tę opiekę maksymalnie zapewnić. Szanowni Państwo, są też oprócz tych problemów, o których wspominała Pani Przewodnicząca, są też te problemy, o których mówimy, gdy chodzi o finansowanie służby zdrowia, o postępującą komercjalizację, o nacisk na lepszy wynik finansowy w medycynie. To są rzeczy, których czasami trudno pogodzić z obsługą, trudno pogodzić z Państwa misją. I myślę, że na ten temat trzeba będzie naprawdę głęboko dyskutować, że też przychodzi też czas w Polsce, żeby ponownie wrócić do tej dyskusji na temat finansowania służby zdrowia, na temat sposobów, w jakich ma być zapewniona opieka wszystkim potrzebującym. Myślę, że ten dzisiejszy zjazd na pewno do tego się przyczyni, do tej poważnej rozmowy, która musi się w Polsce odbywać. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję za taką codzienną pracę, dziękuję też Izbie za to, że tak prężnie jest taką zaangażowaniem i tak dobrze reprezentuje środowisko, że takim jasnym i jednoznacznym głosem o sprawach środowiska się wypowiada. Dziękuję za ten codzienny trud i liczę, że nadal będziemy czuli, że jeżeli już trafiamy pod opiekę Państwa, to na pewno Państwo zrobicie wszystko, żeby nam pomóc, żeby wszyscy, którzy potrzebują opieki, tej opieki otrzymać bez względu na warunki, w których czasami przychodzi funkcjonować. Dziękuję bardzo. Przekazać tutaj wnioski z naszego zjazdu panu posłowi. Jest pan jedynym posłem, który odpowiedział, że na nasze zaproszenie zaproszaliśmy wszystkich posłów naszej ziemi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie Pośle, Szanowni Państwo. Ja gratuluję pomysłu tematu zjazdu. Właściwie 21 roku pielęgniarstwo. Proszę Państwa, to jesteśmy świadkami tych zmian. Proszę sobie wyobrazić, że ja akurat zaczynałem studia w Lublinie, w pierwszym ośrodku akademickim, który podjął się prowadzenia pielęgniarstwa na poziomie magisterskim, pierwszych magistrów. I tak się złożyło prześmiesznie, że wśród tych magistrów pielęgniarstwa miałem dwóch kolegów, którzy w tej chwili są dyrektorami szpitali, menadżerami. Tak wyglądała ta zmiana. Proszę Państwa, wyjście do wspólnej Europy zmieniło zupełnie wymagania wobec pielęgniarek edukacyjnych. I Wydział Nauk Medycznych, proszę Państwa, u zalążka tego Wydziału Nauk Medycznych to nie jest kierunek lekarski, tylko to jest kierunek pielęgniarstwa. I z tej historii my sobie doskonale zdajemy sprawę. Tak jak na uniwersytecie jest cały czas obawa o to, że tych studentów nabór będzie coraz mniejszy z powodu niżu demograficznego, takie obawy na Wydziale Nauk Medycznych, nawet myśląc o kierunku pielęgniarstwa, nie musimy takich obaw, takich założeń przeprowadzać. Pielęgniarstwo dalej okazuje się kierunkiem atrakcyjnym dla młodzieży. Jedynym kierunkiem mniej atrakcyjnym jest to pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, dlatego że po prostu pielęgniarstwo w trybie pomostowym zmniejszyło liczbę potencjalnych studentów i ta liczba studentów w trybie niestacjonarnym na pielęgniarstwie będzie malała, aż prawdopodobnie nie będzie istniała taka możliwość kontynuacji studiów w trybie niestacjonarnym. No bo to jest uciążliwe i dla uczelni, uciążliwe jest również dla pan i panów, którzy studiują na kierunku pielęgniarstwo. I proszę Państwa, jaka perspektywa? Na pewno perspektywa bardzo dobrego wykształcenia pielęgniarek. Takie pielęgniarki, które są w stanie konkurować nie tylko
w Polsce, ale takie, które są w stanie konkurować z pielęgniarkami za granicą, na północy, na wschód, na zachód, na południe. Takie, które są w stanie być konkurencyjne swoim wykształceniem. Proszę Państwa, ja gratuluję pomysłu i dyskusji, ale jak Państwo wiecie doskonale, że tutaj zagrożenie jest takie, że zawód, żeby był popularny, rzeczywiście musi być odpowiednio finansowany. Musi mieć odpowiednią gwarancję również prestiżu i również swoje miejsce w społeczeństwie. Tak, żeby było to nie tylko, jak Państwo widzicie, wyrazem naszej obecności, ale również bym życzył Państwu, żebyście mieli satysfakcję i finansową, i taką satysfakcję, ludzką z tego, że się wykonuje zawód, który się lubi, że się wykonuje zawód, który jest nie tylko zawodem wyedukowanym, ale takim, który sprawia przyjemność. Dziękuję bardzo. Bardzo się, szanowny profesorze, że możemy z naszym uniwersytetem współpracować i że pan profesor jest w to osobiście zaangażowany. Dziękuję bardzo. Wiary w lepsze jutro, realizacji zawodowych aspiracji oraz szczęścia w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj tak znakomitym gronie i to charakter, że głos mi Pan da dzisiaj biznesu dynamicznego. Proszę Państwa, w zawodzie jestem od 15 lat. Pracuję w Miejskim Szpitalu Zespolonym na stanowisku pielęgniarki klinicznej. I z perspektywy czasu widzę, jak wiele się zmieniło w naszym szpitalu w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych. To myślę, że też nie jedna z Pań, może i Pań, może powiedzieć, jak wiele się zmieniło w Waszych placówkach. Ja osobiście się bardzo cieszę, że ranga pielęgniarki klinicznej rośnie, że jest postrzegana jako ta osoba, która dba o bezpieczeństwo pacjentów, ale również pracowników. Z tego się bardzo cieszę. Z tego miejsca mogę deklarować współpracę tej Pani Przewodniczącej, ale też chciałabym podziękować osobom, bez których tutaj by mnie nie było. Osobom, które rozpoczęły zmagania o konsultanta już parę lat temu, zapoczątkowała ich Pani Iwona Kasprzak, Przewodnicząca 4. Kwotnej Kadencji, którego dziękuję. Kontynuowała Pani Marek Danielewicz i też przyczyniła się do tego Pani Iwona Flor, Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego Koła Pielęgniarek i Położnych. Z tego miejsca bardzo Państwu dziękuję. Słuchając tych wszystkich wystąpień, też mi się cały czas kołoży po głowie taka myśl, którą miesięcznik Pani na początku tego roku bardzo promowała, że siła jest kobietą. Także pamiętajmy o tym wszystkim Paniom, wszystkiego dobrego Panom również. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze mamy nietypową niespodziankę. Zauważyliście Państwo na wejściu, że była muzyka. Mamy wśród nas młodzież, przedstawicieli pierwszego gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie.